Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was taką informację, że dołączyłem do nowego klanu. I tak, jest to klan, do którego zaprosił mnie jeden z widzów, także tam dołączyłem. Na razie mamy tylko 15 członków, więc jak chcecie, tam możecie dołączyć, jesteście mieli widziani praktycznie obojętnie, ile puarków macie. Donatów jest trochę mało jak na razie, natomiast myślę, że jest ok. Także zapraszam. Tak więc w międzyczasie dołączyliśmy też do pierwszego meczu. Jak na razie agresywnie atakujemy balonem. Balon na szczęście udało mu się raz uderzyć, więc to jest spoko. Natomiast widzimy już, że przeciwnik ma Inferno Tower, więc to może być problem. Dlatego, że może łatwo nas kontrolować nasz balon. Także albo będziemy osobno atakowali balonem i osobno lawą, co może zadziałać, albo możemy jednocześnie balonem i tym. Co też może zadziałać, ale też chyba będziemy potrzebowali do tego zapa bardziej. Czy bardziej może zap się na pewno przyda do tego. Natomiast jak na razie mamy problem, dlatego że nie mamy jak kontrować jego X-Bowa, więc to będzie ciekawe. Natomiast nadal pamiętając o tym, że mamy więcej obrażeń na jego wieży niż on na naszych, to nie powinno być aż tak źle, zwłaszcza że tutaj nasza lawa atakuje teraz. Niestety nasza lawa paps raczej zaatakują tamtego gostka, ale już trudno. Chyba że łatwo udało się go zbić nawet tym fireballem. I przy okazji wierzę, że też została osłabiona. Natomiast jest kolejny X-Bow, tym razem już zrobię trochę lepiej. Dlatego, że ustawimy tak te guardy, żeby też zaatakowały tamten X-Bow. Oprócz tego tutaj mamy też Inferno, Inferno musi to dobić. I X-Bow chyba nas... Nie, jeszcze nas nie dobił, ale ma nas na zapa praktycznie. I jeszcze coś. Nie wiem, na zapa i fireballa chyba tam ma. Także zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jak na razie jest sytuacja nie za fajna. Dlatego, że wiemy, że przeciwnik jest w stanie nas osłabić, a my nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Dodatkowo widzimy, że przeciwnik ma Inferno, więc będzie trudno się przez to przebić. Aczkolwiek, żeby wygrać, musimy się przez to przebić. Więc jakoś to trzeba zrobić. Nasz balon na szczęście... To znaczy, nasz balon został osłabiony, natomiast na szczęście nie został osłabiony. Została sobie nalawał jednocześnie przez tamtą tą. Więc nie jest aż tak źle, ale mogłoby być zawsze lepiej. Nasza lawa już idzie na główną wieżę przeciwnika, więc to też nie jest aż tak złe. I teraz Inferno został z kolei lepiej skontrowany, przy czym w ogóle nie zadał nam obrażeń. Za to nam znowu udało się osłabić jego wieżę. Nam ma praktycznie zniszczyć ją, czy bardziej dobić, tak powinienem powiedzieć. Oprócz tego nasz balon też tutaj na pewno zadał obrażenia. Gostek zmarnował mnóstwo eliksirów, te strzałki i tak dalej. Więc raczej mu się to nie opłacało. Natomiast jesteśmy już w double eliksirze, więc teraz będzie się zarówno łatwiej atakować, jak i bronić. Podczas gdy nie wiem, czy on jakoś super lepiej będzie mógł się bronić. Więc zobaczymy. Tutaj Inferno sobie powoli próbuje radzić. I raczej sobie poradzi. I musimy teraz na tyle dobry atak wyprowadzić, żeby go po prostu zbić. No właśnie, Inferno się spodziewałem. Jakoś trzeba to Inferno skontrować. Może nie najlepiej to skontrowałem, mogłem to lepiej skontrować, ale już trudno. Natomiast balon idzie na wieżę przeciwnika, więc go tam nie stopuje, więc to jest dobry znak. Oprócz tego mamy tutaj też jeszcze nasze lawa papsy, które tam walą. I fireballem raczej to będziemy mogli już dobić, więc to jest spoko. I jest pierwszy mecz praktycznie wygrany. I tam lawa paps stopił, więc to jest spoko. Także przechodzimy już bez przedłużania do kolejnego meczu. Także oprócz tego za ten mecz dostaliśmy też srebrną skrzynkę, więc tak średnio. Natomiast dostaliśmy też 30 płaków, co zawsze się przyda. Mam nadzieję, że uda nam się w tym sezonie nabić Mastera 2. To byłoby spoko. Natomiast to też nie jest jakieś super wygórowane. Być może nawet Mastera 3, jeśli bym się postarał, to bym był w stanie nabić. Także jesteśmy już w kolejnym meczu. Tym razem na szczęście udało nam się napotkać na ten sam level co my, tak jak zresztą w poprzednim. Dlatego dzisiaj jest są znacznie bardziej fair mecze. Tak więc to jest spoko. Tym razem nie ma już czegoś takiego, że gramy z 9 levelem jako 12 level. Dlatego, że jesteśmy wiadomo wyżej w pucharkach, jesteśmy na masterze 1. A w międzyczasie, jak to mówiłem, to jak się okazuje, praktycznie zniszczyli nam wieżę. Jeszcze ta bomba musi wybuchnąć, już będzie po nas tutaj. Natomiast znacznie przeciwnik zmarnował Wizarda, więc to jest też dla nas plus. Najpewniej będziemy mogli mu zniszczyć wieżę, co będzie spoko. Tego Wizarda będzie trzeba jakoś skontrować. Natomiast myślę, że jakoś się to zrobi.
i już atakujemy główną wieżę. Więc teraz bardzo też idą na przeciwnika. Mamy lawa papsy. Lawa papsy raczej wielkich obrzeń nie zadaną, natomiast tamte gwardcy mogłyby, gdyby nie ta walkiria. No trudno. Myślę, że znowu zaatakujemy lawą. Dlatego, że nie ma tutaj co czekać na to, aż on nas zaatakuje. To ten deck najlepiej działa, jeśli nie dajemy przeciwnikowi w ogóle czasu, żeby nas zaatakował. To już go atakujemy. Więc tak powinno być najlepiej. Oprócz tego tutaj przed tym boskiem padałoby się obronić, dlatego że ostatnim razem zniszczył nam wieżę i to było niefajne. Więc tym razem do tego nie doprowadzimy. Jest też trochę moje złe zagranie taktyczne, dlatego że teraz pan Inferno został bardzo mocno osłabiony, a ja mogłem do tego nie dopuścić. Więc tak średnio. Natomiast oprócz czego tamtą wiedźmę możemy też po prostu łatwo zbić. Więc to jest spokój, też nasze dwa papsy powinny mieć spokój po prostu z nią. Tutaj też pan Wizard został leciutko osłabiony. Natomiast Wizard jest na tyle słaby, że byłbym go w stanie zdjąć Fireballem, gdybym go tylko miał. Natomiast na szczęście on był za późno trochę i udało nam się całkiem dobrze osłabić jego wieżę. Więc to jest dla nas plus. I teraz musimy niestety tego Wizarda zbić, dlatego że jest za daleko od wieży, żeby wieża go osłabiła. Ale już trudno. Tutaj Inferno na pewno będziemy się bronili, dlatego że to jest fajna kontra właśnie takiego Baby Dragona. I na tamtą Walkirię też na pewno będzie fajną kontrolą. Także teraz ten balon musi po prostu uderzyć. I jak ten balon uderzy, to jest praktycznie nasza wygrana. Jeszcze wypadałoby tamtą wiedźmę zbić, natomiast to już rzeczy już trochę odrealnione. Tamtą też trochę odwrócimy jej uwagę. W ogóle tutaj gwardzcy są też spoko do tego kontrowania Walkirii. Dlatego, że mają po prostu dłuższy atak niż Walkiria i są w stanie po prostu jakby do niej strzelać. Tak jakby dlatego, że i tak atakują ją wręcz, ale ona nie potrafi ich w tym samym czasie zaatakować. Więc tutaj też gładcy są spoko do tego i przydadzą się w tym deku. Natomiast generalnie idziemy znowu do kolejnego meczu. I tym razem dostaliśmy znowu Puarki i Golden Chesta. Więc Puarki na plus spoko, natomiast Golden Chest też w zasadzie jest spoko. Więc wszystko jest spoko. Jesteśmy już w kolejnym meczu. Tym razem walczymy z 13 levelem, więc powinno być trochę trudniej. Natomiast myślę, że i tak mamy na tyle duży level, że to nie powinno z tym być problemu. Myślę, że jakoś go osłabimy naszą lewą na 13 i nie powinno być z tym problemu. Natomiast przeciwnik ma Mega Knighta na 13, więc jego będzie łatwo skontrować, jeszcze z minionkami. Także to jest bardzo fajna kontra, jeśli chodzi o Tombstone na takiego Mega Knighta, który cały czas musi skakać na pojedyncze szkieletonki. Natomiast w międzyczasie nasza lawa została też bardzo mocno osłabiona. Nawet jeśli zada większe obrażenia przeciwnikowi niż on nam, to i tak mogłoby być lepiej. Natomiast generalnie przeciwnik znowu atakuje Hogiem. Znaczy nie znowu, bo pierwszy raz atakuje Hogiem. Ale nasza lawa po prostu całkiem spoko osłabiła jego wieżę. On też nam osłabił dwoma hitami wieżę, ale to już trudno. Także tutaj niestety, ale przeciwnik ma nową kartę. Więc trudno będzie się przed tym obronić, dlatego że to jest bardzo daleko zasięgowa karta, że tak to ujmę. Jednocześnie może być dobrą kontrą na moje lava papsy. Natomiast jednocześnie ja jestem w stanie ją skontrować fireballem prostym, więc nie powinno być aż tak źle. Chyba, że będę grał nieostrożnie. Natomiast znowu atakuje nasz tutaj Mega Knight. Tym razem już postanowiłem, że nie chcę aż tak bardzo osłabiać ryzykować mojej lawy i po prostu zniszczy tam te archerki od razu. I Mega Knight też udało się zbić, więc to jest raczej dobry pomysł. To był raczej dobry pomysł. Tak więc już znowu minionki razem z lawą atakują. Przeciwnik powinien mieć Wizarda dokładnie, którego sobie tutaj skontrujemy znowu. I jego wieża jest praktycznie na dobitkę. Więc wieża tutaj sobie powoli to dobije. I przeciwnik nie jest w stanie praktycznie nic sam teraz zrobić w tej lawie. Tylko jest w stanie je trochę osłabić, natomiast no, nie aż tyle, żeby nie mogły zniszczyć tamtej wieży, którą przed chwilą zbiły. Natomiast przeciwnik ma tutaj 11 level, więc mógł mieć lepiej. Oprócz tego tutaj musimy niestety tak zrobić. Trochę tutaj spanikowałem, dlatego że na tego Hoga pozbyłem się moich jedynych dwóch kontr na Mega Knighta, chyba że jeszcze minionki liczymy jako kontry, natomiast to są takie średnie kontry bardziej. Natomiast mamy Double Elixir, więc nie powinno być aż tak źle. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze mamy tutaj Gładcy, więc Gładcy też nie powinny być jakoś tragiczne. Przy okazji mamy Tombstone teraz. Tombstone na pewno musimy Hoga odwrócić uwagę Hoga. Teraz musimy też jakoś to wszystko ładnie skontrować. Coś udało się zrobić
dwa hity za dom, natomiast to już nie jest jakieś złe, aż tak złe jak mogłoby być. Cały czas nas atakują. Natomiast teraz wystarczy, że się obronimy. Nie powinno być aż tak źle. Zobaczymy. Rozstawimy na nas na zapa. Niestety na zapa. Jakoś trzeba będzie zdobyć jego wieżę po prostu. Nie mam pojęcia jak. I raczej będziemy atakowali nie główną wieżę. Bo będzie łatwiej raczej. Zobaczymy jak to będzie. Zapa tam zużyliśmy. I trzeba atakować tam tego wizarda. No wizarda czyli tutaj i tak wiele nie zrobił. Natomiast znowu tutaj chronimy się tym stone'em. Mam nadzieję, że nie jest w stanie nas jakoś drastycznie zaatakować. Nie wiem, Hawk plus Mega Knight. Natomiast Mega Knight na pewno tam zada dużo obrażeń. I to jest niefajne. My znowu tutaj zaatakujemy po prostu lawą. I jeszcze damy coś za chwilę za lawą, żeby można było tamtego wizarda skontrować. To ja mogłem Fireballa ładnie rzucić, ale już to zmarnowałem praktycznie. Trudno. Udało się znowu coś tam osłabić jego wieżę. Natomiast on znacznie bardziej osłabił naszą. Więc może nie być aż tak dobrze. Przeciwnik Lancera zaatakuje, natomiast niestety nie mamy na niego jakichś specjalnych kontr. Zwłaszcza, że teraz właśnie Hoga dodał. Więc to raczej przegramy, bo nie mamy szans z dwoma kartami na naszej wieży. Osłabionej. Natomiast myślę, że i tak bez problemu przechodzimy do czwartego, ostatniego meczu. Dlatego, że dlaczego nie? Prawie jesteśmy już na 5200, więc myślę, że warto. Tym razem system losowania graczy się nie popisał raczej. I mamy przeciwnika z 11 levelem, więc myślę, że może być łatwo. Natomiast zobaczymy też, jaki on ma deck i jakie ma levele kart, bo to też ma duże znaczenie. Jak na razie mieliśmy tutaj banditkę na 10, którą postanowiłem ignorować. Dlatego, że na 10 nie jest w stanie nic nam zrobić praktycznie. Natomiast mamy tutaj znowu tą nową kartę, której zapomniałem nazwy. I na 12 tym razem, więc to może być jakiś problem. Natomiast na szczęście znowu jego karta atakująca, mianowicie Ram Rider, jest na 11. Więc też to jest dla nas na plus. I musimy jakoś tam tą nową kartę zbić. Może nawet nie musimy. Ten atak nie musi jakoś wyjść. Zniszczymy go w następnym. Myślę, że teraz no, okay, trzeba się bronić. Zrobimy taki ładny trik, żeby papka musiała się wrócić. Natomiast my jednocześnie zniszczymy tamtego gostka. I udało się. Czy bardziej tamtą panią. I udało się tutaj to ładnie zrobić. Więc znowu będziemy atakowali. Znowu lawą i znowu balonem myślę. Dlatego, że przed tym nie ma zbytnio jak się bronić. Jeszcze możemy też balona z daleka od lawy puścić. Wtedy nie będzie mógł nas obu naraz osłabiać. Więc teraz już przyszli na dobitkę jego wieży. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że nie ma szans tutaj. Biorąc pod uwagę jego levele i jego deck. Gostek chyba nawet się nie broni. Tak więc już w zasadzie można przyspieszyć do końca. Także nasze karty tutaj na szybko zaatakują. Także już jest na dobitkę praktycznie. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Raczej łatwo go zbijemy. Jeszcze 300 HP, wieciowe i już jest zbity. Tak więc to już był ostatni mecz. Tak więc zobaczymy tylko co tutaj dostaliśmy. I przechodzimy do następnego. To znaczy po prostu kończymy. Tak więc mamy kolejnego Silver Chesta. Trochę płaków, natomiast jeszcze trochę nam brakuje do 5200. Ale trudno. Tak więc widzimy się myślę, że na następnym odcinku. Do usłyszenia.